Cześć, cześć kochani, tu Marek Malec z Bezpan.pl. To znowu ja. Coś mam powiedzieć. Po pierwsze, firma Bezpan zmieniła siedzibę, ponieważ już nie mieszczę się we własnym ogródku z tymi palmami, bo przyjeżdża 3 tiry. Musiałem wynająć plac. Plac jest niedaleko Dzierżoniowa w Piławie Górnej. Jak ktoś będzie oczywiście potrzebował, to będzie podany adres. I tutaj będą wszystkie palmy stały. Będzie można przyjeżdżać, wybierać, przebierać, rozmawiać. A jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć moje prywatne palmy w ogrodzie, to wtedy się trzeba będzie umówić, żeby zajechać do mojego ogrodu. A teraz Wam pokażę, co przyjechało na razie na pierwszym aucie. No i tak jak zwykle, na pierwszym samochodzie przyjechały trachy karpusy. Trachy karpusy z pniami 80 cm, 100, 120. A tutaj... A kuku! Pnie 160, 180, 200, 220. Takie cuda tutaj są. Ci, co już zamówili, to niedługo oczywiście będę dzwonił, będziemy się umawiać albo na wysyłki, albo na odbiór osobisty, jak kto chce. Tutaj mamy pnie 160, 180. Patrzcie, jakie cudowne. Aż się, jak to się mówi, pysk cieszy. Tutaj są 120, 140. Tutaj cztery przepiękne karłatki. Jeżeli by ktoś chciał, będę pokazywał też po kolei. Byli tu już u mnie dwaj klienci, bo brali małe karłatki. I ja im to pokazywałem, pokażę Wam. Takiego pnia w karłatce ja nie widziałem osobiście. Nie wiem, ile on ma, bo ciężko będzie go zmierzyć, aczkolwiek spróbuję. Na pewno ten pień ma ponad metr obwodu. On jest grubszy niż trachy karpus. Ten tak samo. Ja nie wiem, czy to są jakieś hybrydy. Nie mam pojęcia, skąd taki gruby pień. To wygląda przecudownie. Po prostu przecudownie. Te już są ciut cieńsze, aczkolwiek też grube. I ta proszę, też. Naprawdę przepiękne rośliny i takie grube pnie. A tutaj są jeszcze małe roślinki, małe karłatki sobie leżą do wyboru, tam jeszcze duże palmy i tak to na tą chwilę wygląda. Pierwszy rzut oka. Palmy kwitną, te duże, także tylko przyjeżdżać, wybierać. Zapraszam serdecznie, najlepiej oczywiście wcześniej dzwonić, umawiać się, kontaktować. Żebym na pewno był, bo też cały czas teraz, jak już nie jestem koło domu, więc cały czas nie będę mógł tu spędzać czasu. Tak to wygląda. Dzisiaj powiem w sekrecie, że przyjeżdża drugi samochód i na nim same niespodzianki, ale to będzie później.